Panie prezesie, dwa finały za nami i zwycięstwo faworytów. Pierwszym w juniorach, do juniorach młodszych zwycięstwo Choszczna, a u juniorów zwycięstwo Kaniowa. Znaczy panie z Kaniowa, bo do 23 lat. Tak, to była młodzieżówka już, panie redaktorze. Także wspaniale to wszystko się odbyło. Myślę, że Choszczno mnie troszeczkę zawiodło, panie z Choszczna, tak jakby dzisiaj miały słabszy dzień. Liczyłem na to, że no, będzie tu walka bardziej zacięta. Natomiast Kaniów wyszedł mocno na prowadzenie i tylko kontrolował ten mecz. Szanowni państwo, naprawdę jest to wspaniała dyscyplina. Szybka, dwa razy po 15 minut, 5 minut przerwy, także mamy pół godziny i mecz jest za nami. W tej chwili będziemy mieli kolejny finał. Zapraszam państwa na oglądanie, panie redaktorze. Będzie to już finał. Znowu Choszczno się tam pojawia nam, prawda? Ale olimpijczyk. To jest w małej miejscowości Kiniska. Tak jest. Też się tam buduje kajak polo, także widać, że w Polsce rozwijamy się, proszę państwa. Ale Kalisz nie jest dużny, my też walczymy, chociaż do finałów nam tutaj trochę daleko. Tych większych natomiast bardziej niż młodzieżowych dyscyplinach zwyciężamy. Dziękuję za ten meldunek i teraz oddaję głos Pawłowi Figlowi, który będzie komentował dalszą część tego finałowego pojedynku. Tak jest, mamy specjalistów tutaj od relacji, tak Paweł Figiel się specjalizuje w kajak polo. Myślę, że bardzo ładnie prowadzi tą walkę. Dziękuję bardzo panie redaktorze, jeszcze raz zapraszam do oglądania. Zapraszam państwa do kibicowania kajakpolistom, które są wspaniałe dziewczyny, wspaniałe mężczyźni. A walka, proszę państwa, trwa. Walka trwa. Jedyny, kto może być ochroniony, to tylko bramkarz jest chroniony. Reszta można robić prawie wszystko, co tylko można. Z wyjątkiem oczywiście ataku wiosłem, bo to wiosłem to już jest żółta, czerwona kartka. Może być tak, że może być różny. Może być rzut karny, także proszę państwa, jest prawie jak w piłce na lądzie. Ale to jest piłka na wodzie, to jest naprawdę ogromna trudność. Żeby pływać na kajaku, jeszcze strzelać bramkę, panie redaktorze. Dziękuję ale, bardzo. Ale nie ma tego, może co każdemu się skojarzyło, ja na przykład jest w piłce wodnej, mianowicie tego przytapiania i pod wodą są różne ciekawe sytuacje. Oczywiście. Eskimoska to jest taka trenowana przez naszych tutaj kajakpolistów i oni potrafią, tak jak to Eskimosi robili kiedyś, tak nasi kajakarze to potrafią. Także ja już widziałem na Mistrzostwach Świata, proszę państwa, że z Eskimoski jeden zawodnik z Japonii strzelił bramkę. Także to jest sztuka, po prostu wychylić się w odpowiednim miejscu i zaskoczyć przeciwnika. Dziękuję bardzo za uwagę. I proszę zobaczyć, jak teraz wybroniony silny strzał Filipa Nowickiego. A w bramce bardzo czujnie Jakub Laska. Walka trwa. Przypomnę, finał juniorów młodszych. No i w finale mamy drużyny z Choszczna. Most w Choszczno i olimpijczyk Kliniska. I jak na razie bez bramek w tym spotkaniu. Niewykorzystana okazja, troszkę za słaby rzut i ta piłka poszybowała pod bramką.
i już błyskawicznie zmiana stron. No i teraz przed okazja Choszczno, aj! Piłka trafia w poprzeczkę. Kotłuje się tam pod bramką Olimpijczyka, ale już wyjaśniona sytuacja. No i będzie błyskawiczna kontra. No i tym razem Oskar Staw blokuje ten strzał Michała Dyjety. Czas. I zawodnik z numerem 4 ukarany kartką. No ale to pokazuje, że to spotkanie jest naprawdę z każdą minutą coraz bardziej zacięte. Trzy minuty do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Wciąż bez bramek w tym finałowym spotkaniu. I tutaj musimy teraz z powrotem, mamy zatrzymanie czasu, żebyśmy mieli piłkę. Poprosimy o piłkę. I rozpoczynają kolejną akcję budować zawodnicy Moskwy Choszczno. Proszę zobaczyć, jaka tam walka w obronie. Próbują się tam zawodnicy z Choszczna przebić przez bardzo, bardzo szczelną obronę Olimpijczyka. I wciąż bez bramek w tym spotkaniu.
No i teraz szybka kontra olimpijczyka. Aj! Zgubił tę piłkę tam Olek Olbert. A była piękna pozycja strzelecka, no ale już nie ma co rozpamiętywać tej akcji. Bo teraz okazja do odpowiedzi Choszczna. Tym razem strzał Szymona Makowskiego zablokowany. I dobiegła końca pierwsza połowa tego spotkania. Na razie bez bramek w tym meczu finałowym juniorów młodszych. Finałowe spotkanie w ramach Mistrzostw Polski pomiędzy Choszczem i olimpijczykiem Kliniska. Zachęcam Państwa, by tu podejść bliżej. Cieszę się, że są tutaj z nami kolejni nasi goście. Widziałem, że jest tutaj już na placu z nami poseł Mariusz Witczak, który również wczoraj był z nami podczas otwarcia. Widziałem też, tam jest z nami radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Marzena Wodzińska. Przypomnę, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat dofinansowuje również tę imprezę. Jest z nami też, widziałem, wieloletnia skarbnik miasta Kalisza, a chyba jeszcze dłuższa stażem przyjaciółka kaliskich wioślarzy i kajakarzy, pani Irena Sawicka, która też od lat jest zawsze z nami. No i wielu, wielu kolejnych gości, których tutaj widzę i cieszę się i witamy już w tej chwili. Cieszę się, że są z nami również podczas tych finałowych spotkań. Moi drodzy, wykorzystam tą chwilę jeszcze, zanim rozpocznie się druga połowa i przypomnę sponsorów naszych zawodów, bo rzeczywiście dwudniowa impreza nie odbyłaby się, gdyby nie nasi sponsorzy, a jest to sieć sklepów Polomarket, firma Promet, to także sieć sklepów PSS z Połem, to także zakład wędliniarski Łuszczak, no i również przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Kaliszu, jak również przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Eko. To nasi sponsorzy, którym jeszcze raz dziękujemy, bo wiem, że są z nami od wielu, wielu lat, a tym bardziej tacy sponsorzy jak w tej chwili Polomarket, która możemy powiedzieć jest takim sponsorem strategicznym naszych zawodów, a przed nami druga połowa tego spotkania i ruszają. Druga połowa przed nami tego spotkania. Przypomnę, olimpijczyk Kliniska w niebieskich kapokach. Drużyna Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych Choszczno w czarnych kapokach. Po pierwszych 10 minutach wynik bezbramkowy, a zatem tutaj każdy strzelony gol teraz może się okazać na wagę złota i to dosłownie, bo przypomnę, że jest to oczywiście mecz finałowy, czyli drużyny rywalizują o miejsce pierwsze i drugie. No i tutaj rzeczywiście gol na wagę złota nabiera szczególnego znaczenia. Kolejny strzał zablokowany, mocny strzał Oskara Stawa, ale zablokowany w tej chwili też w bramce bardzo dobrze, bardzo czujnie Magnus Sadecki. Przepraszam, Magnus Sadecki strzelał, a w bramce Oskar Staw. Tak, bo oczywiście nastąpiła zmiana stron, to oczywiste. I teraz olimpijczyk przy piłce. I znowu zablokowany strzał Magnusa Sadeckiego. Rozpoczną zawodnicy olimpijczyka z drugiej strony i teraz będą budować kolejny atak pozycyjny. No chyba, że tutaj będzie piłka przejęta, walczą chłopacy z Choszczna o tą piłkę również, ale na razie spokojnie wciąż przy piłce olimpijczyk.
I jest bramka, i jest bramka, jest otwarcie wyniku. Numer 10, autorem tej bramki, Karol Boczkowski. A zatem olimpijczyk Klińska obejmuje prowadzenie w tym finałowym spotkaniu. Mamy pierwszy gol. Przypomnę, to spotkanie finałowe juniorów młodszych. Po nim zostanie nam ostatni mecz chłopaków do lat 21 w ramach Mistrzostw Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski. No ale na razie tu jeszcze sporo czasu, by zwiększyć prowadzenie, albo wręcz przeciwnie, by wyrównać i przechylić szale zwycięstwa na drużynę czarnych. Kolejna okazja, ale tym razem bramka troszkę tak zdobyta na raty, ale skutecznie. Tutaj po raz kolejny na listę strzelców wpisuje się Karol Boczkowski. Myśleliśmy, że tutaj tą akcję będzie kończył Magnus Sadecki, ale czujny tam bardzo Karol Boczkowski i drugie trafienie na koncie tego zawodnika. Czy będzie odpowiedź Choszczna? Dwa do zera prowadzenie olimpijczyka Klińska z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych Choszczne. Pięć minut do końca tego spotkania. Pięć minut z jednej strony już niewiele, bo ten czas bardzo ucieka, ale z drugiej strony oczywiście przez pięć minut można jeszcze losy meczu odwrócić. 2-0 prowadzenie olimpijczyka. No teraz błąd drużyny z Choszczna. No i teraz wychodzą z akcją. Jeden na jednego. No i proszę, to co wspomniałem, zaczynają odrabiać straty zawodnicy z Choszczna. Na listę strzelców wpisuje się Dominik Tałuć. Numer 6, 2-1. A zatem tutaj może jeszcze wiele się zdarzyć w tym spotkaniu finałowym. 2-1 prowadzenie. No i na pewno nabiorą teraz pewności siebie z drużynach z Choszczna. Będzie chciała jak najszybciej te straty odrobić. Ale oczywiście w tej chwili kolejna okazja dla olimpijczyka Klińska. Oni tam próbują się rozpłynąć w różnych poskrzydłach. No i teraz ja myślę, że tutaj kluczową rolę będzie odgrywać przede wszystkim obrona z obu stron. Czy obrona zdąży się ustawić z jednej i z drugiej strony i to będą chyba takie właśnie decydujące elementy w końcówce tego meczu. Proszę zobaczyć, to co mówiłem, w tej chwili Magnus Sadecki przepięknie przejął tą piłkę. Spotkanie, bardzo duże tempo tego spotkania. Naprawdę widać, że to jest mecz finałowy o złoto.
No i niestety tylko poprzeczka. Proszę, jaka też skuteczna. Czy będzie jeszcze dobitka? Nie. Teraz bardzo dobrze tam się zachował w bramce Jakub Laska. Końcowe minuty tego spotkania. 2-1. Prowadzenie Olimpijczyka. No i to, co mówiłem. Dominik Tałuć doprowadza do wyrównania. Mamy 2-2. Niecałe 2 minuty. Czy któraś z drużyn zdąży jeszcze w tej podstawowej części meczu zdobyć bramkę? Czy będziemy mieli dogrywkę? Mamy kartkę i rzut karny. No a zatem teraz Olimpijczyk staje przed szansą wyjścia na prowadzenie. Spokojny, pewny rzut i Karol Boczkowski melduje się po raz trzeci już na liście strzelców. Trzecia bramka Karola Boczkowskiego i trzecia bramka drużyny Olimpijczyka. Czy jeszcze zdołają odpowiedzieć zawodnicy z Choszczna? Ostatnie sekundy tego spotkania. Teraz będzie kluczowa obrona. Czy się uda im przedrzeć przez tą obronę? Czy uda im się przedrzeć przez tą obronę? Czy będzie jeszcze oddawać? Proszę zobaczyć, jakie emocje w tej chwili. 3-2. Skutecznie wybronili ten rzut i czas, ponieważ piłka nam poleciała poza boisko. Poprosimy tutaj pomoc. Dziesięć sekund zostało tego spotkania. No i teraz, czy zdołają się jeszcze przedrzeć przez obronę Olimpijczyka? I rzut, ten rzut przestrzelony, a zatem Olimpijczyk Kliniska wygrywa 3-2 to spotkanie. W Choszczynie 2 bramki na koncie Dominika Tałucia, natomiast bohaterem drużyny Olimpijczyka jest na pewno Karol Boczkowski, autor wszystkich 3 trafień. Gratulacje dla obu zespołów, bo stworzyły naprawdę bardzo zacięte i wyrównane widowisko. No a przed nami już ostatnie spotkanie, czyli finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 21. Za moment rozpoczniemy ten mecz. Proszę, zapraszam, bo będzie to już ostatni ten akcent, jeśli chodzi o wodę, na którym, no i na pewno te emocje już sięgną zenitu.